Witajcie widzowie na kanale Eskiatum Gaming. Dzisiaj kolejny odcinek z skoków tarciarskich w Fortnite. Ze mną jest dostępny Ganek. Cześć, witajcie. Zapraszamy was na czwarty odcinek Pucharu Świata. I dzisiaj oczywiście jest drugi konkurs Kusamo. Oczywiście dla tych, którzy nie wiedzą, liderem i współliderem Pucharu Świata są Daniel Andrzejczyk i Karol Geiger. Na trzecim miejscu jest Stefan Karp. Tak wygląda pierwsza trójka Pucharu Świata. No i tak jak mówiłem, dzisiaj drugi konkurs i jeszcze powiem o jednej rzeczy, mianowicie o parametrach tej skoczni, o których nie mówiłem w ostatnim odcinku. Jest to oczywiście K120 i KS140. Więc rozsiądźcie się wygodnie i zapraszamy na film. Ja już zaraz będę leciał na belkę startową. I lecimy. Pierwszym zawodnikiem będzie Robert Johansson, który zajmuje 10 miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. I czy w końcu podniesie się z tego, czy będzie już słabo. Zobaczymy. 83 punkty w Pucharze Świata w klasyfikacji generalnej. Zobaczymy, jak będzie to po tych zawodach, po tym konkursie skoków. A po nim Michael Hajbek, który debiutuje w tym sezonie w pierwszej dziesiątce z 90 punktami w kwalifikacji generalnej. Już tutaj za chwilę będzie pierwszy skok. Tak, Roberta Johanssona. Teraz trochę to będzie też trwać, zanim dolecimy tutaj na skocznie. Ja tego po prostu trzeba trochę poczekać. A myślę, że następnym razem możemy zrobić skocznie w ten sposób, że będziemy się respić na przykład na wylęgarni i zrobimy skocznie akurat pod nią, żeby od razu zlatywać na skocznie, żeby nie było problemu. Dobra. A więc Robert Johansson jest już na belce startowej i czeka na... Proszę Państwa, jest zielone światło? Jest zielone światło. Robert Johansson. Zobaczymy, jak skoczy Norwek. Tutaj na progu... Wybija się z progu i leci. I no nie był to najlepszy skok w jego wykonaniu. Fatalny, nawet tutaj problemy na skoczni, tutaj przewrócił się, ale końcowo wszystko dobrze, no słaby skok Roberta Johanssona. Wyląduje za prowadzącym Lindwikiem i za drugim Sato będzie trzeci. Trzeci Robert Johansson. Też bardzo słaby wiatr wieje tutaj na skoczni w Kusamo. Zresztą mogliście zobaczyć w ostatnim konkursie, że też no ten wiatr nie był dobry. No. Ale zobaczymy, jak to będzie teraz. Bo oto Michael Hajbek. Michael Hajbek. To już leci na skocznię. I zobaczymy, jak sobie poradzi. Zobaczymy, jak daleko to będzie. Dokładnie. Okej, tutaj jak można zobaczyć piękny obiekt wybudowany w Kusamo nad samym morzem. Jeśli się wam podoba ta skocznia, to możecie zostawić łapkę w górę. Dokładnie. Jak mówiłem w tamtym, na pierwszym konkursie, tutaj Kusamo skocznia jest specjalnie oświetlona na potrzeby odcinka, a teraz Michael Hajbek już na belce, zaraz już na belce startowej i czeka na pozwolenie od trenera. Już tutaj laser się pali, może skakać Michael Hajbek. No i oczywiście. Już leć. Leci. Michael Hajbek. Wybija się z progu i zobaczymy, jak poleci Hajbek i będzie przed Johanssonem. Przed Johanssonem, trochę przed Johanssonem, więc będzie to miejsce czwarte, wydaje mi się. Jeszcze zobaczymy. Nie, okazuje się, że będzie to miejsce drugie. Wyprzedzi nawet Yukie Sato, który tam... No była duża rekompensata, dlatego też Johansson się tu... Znaczy Hajbek tutaj wejdzie. Więc Yukie Sato... zajmuje pierwsze miejsce, drugie Robert Johansson. Lindwik zajmuje pierwsze miejsce. Lindwik pierwsze, Hajbek drugie, trzecie Sato, czwarte Johansson, jak na razie. No tak i zaraz to wygląda. Na belce startowej pojawi się Simon Amann, 96 punktów w kwalifikacji generalnej. Zobaczymy, jak poradzi sobie Szwajcar dzisiaj.
Czy będzie to daleko, czy jednak nie? Tego przekonamy się już za chwilę. Do Kamila Stocha traci 8 punktów do miejsca 7 w kwalifikacji generalnej. Życzymy mu jak najlepszych skoków. No i zaraz wyląduje na becie startowej. Tutaj. Okej. Okej. Robert Johansson już przy belce już na belce startowej. Nie Robert Johansson, tylko Simon Amann. Czeka na przepraszamy pozwolenie. Przepraszamy tutaj za błędy Przemysława Babiarza. On to lubi się mylić. Tak. Chodziło o Simona Amana. O. Tak. No i czeka na światło zielone. Niestety nie mam opcji zapalenia światła zielonego, ponieważ mój sprzęt został mi odebrany. Więc po prostu pomacham. Aha, no tak. Nie zostawiłem, dobra. Już zielone światło. I rusza Simon Amann, rusza czterokrotny mistrz olimpijski. Jak to będzie? Zobaczmy. Simon Amann. Lecz gdzieś tam wybicie było całkiem niezłe i... I mamy... Ale daleko to było. Będzie dopiero piąty. Piąty. Nie najlepszy skok Simona Amana. Dostał dużą rekompensatę za warunki, ale to niestety nawet nie pomogło. Jak widać, nie ma tutaj jakiegoś dobrego wiatru, dlatego skoki nie będą jakoś bardzo wysokie. Zobaczymy, jak to będzie. A kolejnym zawodnikiem będzie Kamil Stoch, 104 punkty w kwalifikacji generalnej. Pucharu Świata, dokładnie. I zobaczymy, jak to teraz pójdzie. Oczywiście dla tych, co nie pamiętają, prowadzi Lindvik, drugi jest Heibeck, trzeci Sato, czwarty Johansson i piąty Amann. To pierwsza piątka. A teraz Kamil Stoch, dwukrotny zdobywca kryształowej kuli. Trzykrotny zdobywca Złotego Orła. Mówiliśmy już wiele o tych jego tytułach. Więc może dziś już nie będziemy tego mówić. A teraz można przez telewizor zobaczyć piękne widoki w Kusamu. No i zobaczmy, jak poleci. Jest już na belce startowej. Jest na belce laser. Trzykrotny mistrz olimpijski. Prosiłbym o zostawienie laseru na dole. Dobra. Takie przypomnienie. Już zielony i leci. Kamil Stoch już na rozbiegu. Wybija się z progu i Kamil leć. Leć Kamil i... Ale... Nieco słaby skok. Był to dopiero... Jest na miejscu czwartym w tym momencie. Na miejscu czwartym przegrywa z Sato. Przegrywa również z Heibeckiem i z prowadzącym Lindvikiem, którego skoku państwo nie widzieli. A teraz jego rodak, nasz rodak, Piotr Żyła, najstarszy, już mówiliśmy, mistrz świata, 118 punktów w kwalifikacji generalnej Pucharu Świata. Zobaczmy, jak sobie poradzi Piotr Żyła na szóstym miejscu w kwalifikacji generalnej. No i lecimy. Piotr Żyła zaraz na belce startowej. Zobaczymy, jak sobie poradzi Polak. Oby jak najlepiej. Dobra, Piotr Żyła już na belce startowej. Czeka na pozwolenie od trenera. O laser. O, jest zielone światło. Piotr Żyła. Zobaczmy, jak to teraz będzie. Piotr Żyła, wierzymy w ciebie, najstarszym mistrzu świata. Leć jak najdalej i słaby skok tej turbulencji na skoczni. Problemy, ale to był fatalny skok. Jeszcze ląduje za Ammanem Żyła. Nie był to dobry skok. Fatalny Polaka. Skok.
i mamy dopiero niestety dziewiąte miejsce dopiero. Piotr Karzyły. Siódme, nie dziewiąte, siódme miejsce w tym momencie. Siódme. No i teraz Markus Eisenbichler. W tamtym sezonie pięknie skakał w pierwszych trzech konkursach. Były dwa zwycięstwa, jedno drugie miejsce. A teraz zobaczymy, czy wróci do dobrej formy, czy będzie podium dzisiaj, czy znów nie. Zobaczymy. Zobaczymy. 131 punktów W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Traci 10 punktów do miejsca czwartego. Ej. I 19 do miejsca do trzeciego, do podium. Traci 19 punktów. Tak, niestety nie mam lasera, dlatego mogę pomachać chorągiewką. Jest zielone światło? Jest zielone światło, trener już macha chorągiewką Hongaher. I jest na rozbiegu tutaj Markus Eisenbichler. Dobrze wybija się z progu. I leci piękny skok. Piękny skok. Proszę Państwa, to będzie pierwsze miejsce. W warunkach jakich skakał, to będzie definitywne pierwsze miejsce. On będzie tutaj prowadził. Były problemy na początku, ale to oczywiście nie można go winić, ponieważ fatalne warunki na skoczni. I prowadzi bezdyskusyjnie 15 punktów przed prowadzącym Lindvikiem. Ale zobaczmy na styl Markusa Eisenbichlera, pięknie skoczył. No i 19 noty, 19,5 się pojawiła. Tak. No i będą wejdą 3 noty, czyli 3,19. Tam został zepsuty trochę zeskok, więc jeśli masz trochę cegły, no to napraw tam. Tak, tak, no. Ale Eisenbichler, pięknie, fantastycznie. Ale w tych warunkach to jest niesamowite. Rozbieg. Bo tu chyba nic nie zliczyłem resztę. Dobra. A teraz Ryoyu Kobayashi, 141 punktów w kwalifikacji generalnej. Myślę, że będzie walczył z Eisenbichlerem do ostatniej kropli krwi, bo to jest naprawdę mała przewaga. No i będziemy widzieć. Okej. Już. Ryoyu Kobayashi zaraz na belce startowej. 9 punktów traci do Stefana Krafta do wejścia z powrotem na podium. Zobaczymy, czy po tym konkursie na tym podium się znajdzie. No i zobaczymy, czy znajdzie się na tym podium po Ryoyu tym Kobayashi na belce startowej. I prosiłbym po skoku o zostawienie lasera na wieży, ale tutaj przewrócił się tutaj Kobayashi na rozbiegu. Będzie trzeba to jeszcze raz zrobić. No i mamy już na belce startowej. Kobayashi czeka na laser od trenera. Czy będzie laser, proszę Państwa, już? Jest laser, jest zielone światło. Zobaczymy Ryoyu Kobayashi. Czy da rady? Ryoyu Kobayashi. Zobaczmy, jak daleko to będzie. Ładne wybicie z progu. Ależ leci! Gdzie leci? Proszę Państwa! Przed punktem K blisko, no jakoś punkt K, ale te problemy z wylądowaniem, ale piękny to skok, leciał bardzo wysoko. I będzie drugi. Przegra z Eisenbichlerem o 0,3 punktu. Eisenbichler jeszcze wygrywa, ale cóż to był za lot w tych warunkach. Drugie miejsce Ryoyu Kobayashi. Pięknie, piękny skok. Fantastycznie to zrobił. Zabrakło troszkę, ponieważ no, skoczył podobnie do samego Eisenbichler, ale miał mniejszą rekompensatę punktową za wiatr, bo Eisenbichler skakał w gorszych warunkach. Dokładnie. No i zobaczymy, jak zaprezentuje się ostatnia trójka Pucharu Świata. Karol Geiger, Stefan Kraft. Kończył zawsze to będzie Daniel Andretande. Który wciąż jest współliderem Pucharu Świata. Na razie otwierał będzie to Stefan Kraft. Jest trzeci w Pucharze Świata. Raczej, nawet gdyby dziś wygrał, to jednak ma zbyt dużą stratę. Gdyby Geiger i Tande mieli po 0 punktów, to wciąż oni byliby liderami. Ponieważ ta przewaga ich jest duża.
No i zobaczymy, jak sobie poradzi właśnie Stefan Kraft. Czy wygra dziś, czy będzie na podium? Bo ku temu ma nieciekawą, bardzo... jest to bardzo prawdopodobne. No i teraz... Już jest na belce startowej Stefan Kraft. Czeka tylko na pozwolenie od trenera. Jeszcze żółte światełko. I mamy laser do góry, dlatego może skakać Stefan Kraft. Już tutaj mamy, już na rozbiegu Stefan. Wybija się z progu. I dalej. Było ponad punktka. Ponad punktka. Ale warunki mu całkiem sprzyjały. Zobaczymy, które miejsce obejmie. Stefan i obejmie Kraft. Prowadzenie, tak jest. Obejmie prowadzenie. Ale będzie egzekwo z Markusem Eisenbichlerem. Egzekwo z Eisenbichlerem. No skoczyli w równo praktycznie. Ale tutaj się punkty zgadzają. No i oczywiście Kraft zawsze ma wyższe noty, ponieważ no, jego sylwetka jest niesamowita. Skoczył tego, że Eisenbichler, ale właśnie noty sprawiły, że idealnie z nim będą na podium. Zostało dwóch. Został Geiger i został Tande. A teraz Karl Geiger. Zobaczymy też egzekwo z pierwszym miejscem w kwalifikacji Pucharu Świata. 260 punktów. Zobaczymy, jak poradzi sobie dzisiaj. Pięknie skakał w pierwszych dwóch konkursach. Na początku był drugi, później wygrał. A więc mamy dwa drugie miejsca, jedno zwycięstwo. I daje mu to oczywiście jak na razie pierwsze miejsce. Czy będzie dziś samodzielnym liderem po dzisiejszym konkursie? Tego już zaraz się przekonamy. Już jest na belce startowej. Karl Geiger. Czeka. O, jest laser. I Stefan, czy Karl Geiger. Stefan Geiger oczywiście. Stefan Geiger. I leci, 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 ale nisko, bardzo nisko. Proszę Państwa, nie przed punktem K nawet skoczył Kai Geiger. Bardzo słaby skok tutaj Niemca. No i nie obejmie prowadzenia raczej po tym punkcie. No i zobaczymy, ale zostaje pytanie, czy Tande skoczy gorzej. Jeśli Tande skoczy gorzej, no to będzie liderem Pucharu Świata Karl Geiger. Przypominam, że po umieszczeniu laseru... Tak, oczywiście zostawiłem go i już lecę na skocznię. Okej. Bo to ostatni skok dzisiejszego konkursu, to rozstrzygnie wszystko, proszę Państwa. Kto będzie liderem? Czy dalej Ander Tande Daniel, czy niestety Karl Geiger pokaże, że jest lepszy? Geiger nie skoczył jakoś fenomenalnie, ale oczywiście wystarczyło to. No i zobaczymy. Zobaczymy. Tutaj naprawiłem to skocznie. No i dobra. W rozbiegu coś zniszczyłeś? Czy no tutaj barierki. Więc jeszcze raz w dostępnym ganku powiedz tutaj podium. Na razie. No to oczywiście. Na razie na pierwszym miejscu jest Eisenbichler z Kraftem, na drugim jest Kobayashi i na trzecim Lindwig. No i zobaczymy, czy Tande obejmie prowadzenie kolejne zwycięstwo. No i... Czy będzie podium lub zwycięstwo, co będzie? I laser już przekonam. Jest, może skakać Daniel Andre Tande. Lider kwalifikacji generalnej Pucharu Świata. Zobaczymy, jak sobie poradzi teraz. Wyskakuje z progu, leci, 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 daleko, całkiem będzie daleko. Na podium, wydaje się. Ale przed punktem K skoczył, ale wydaje mi się, że ma taką dużą przewagę z tej punktami, że chyba obejmie pierwsze miejsce. Zobaczymy, jak to będzie. Tak jest, Geiger wypadł. Geiger nie będzie się jak na razie liczył. Będzie drugi, ale zostaje zwycięstwo. Eisenbichler z Kraftem wygrywają obaj. Drugi jest oczywiście Kobayashi. No przepraszam, drugi jest Tande, drugi jest Kobayashi, trzeci Tande, czwarty Lindwig, piąty Heibeck, szósty Sato, siódmy Geiger, ósmy Stoch, dziewiąty Johansson. Całą dziesiątkę zamyka Simon Amann. Oczywiście. Chodź tutaj, zrobimy podsumowanie tej na wieży. Tak wyglądały skoki w Kusamo. Ostatnie w tym sezonie skoki w Kusamo.
Tak, jeśli wam się podobało, to możecie stawić łapkę w górę. Możecie stawić łapkę w górę, no i oczekujcie kolejnych konkursów Pucharu Świata. To było na tyle. Trzymajcie się, cześć.